Kiedy się to stanie? Uczniowie pytają Jezusa o czas Jego przyjścia. Te słowa Chrystusa, Mateusza 24:2, wypowiedziane były w obecności licznie zgromadzonych ludzi. Lecz gdy Chrystus został sam i usiadł na Górze Oliwnej, zbliżyli się do Niego Piotr, Jan, Jakub i Andrzej, pytając: powiedz nam, kiedy się to stanie i co za znak przyjścia Twego i dokonania świata. Odpowiadając na te pytania, Chrystus nie omawiał oddzielnie zburzenia Jerozolimy i chwały swojego powtórnego przyjścia na ziemię. Przeciwnie, połączył ze sobą obydwie sprawy. Gdyby Chrystus odsłonił przed uczniami przyszłe wypadki, tak jak On je widział, prawdopodobnie nie mogliby tego znieść. Litując się nad nimi, ukazał obraz, w którym przemieszanie były dwa wielkie kryzysy, pozostawiając im wyciągnięcie wniosków. Życie Jezusa 493-494, 1898. Czas powrotu Chrystusa nie jest znany. Wielu z tych, którzy nazywają się adwentystami, wyznacza czas. Data przyjścia Chrystusa ustalana była wielokrotnie, ale prowadziło to tylko do kolejnych rozczarowań. Poznanie dokładnego czasu przyjścia naszego Pana jest poza zasięgiem możliwości zwykłych śmiertelników. Nawet aniołowie usługujący tym, którzy mają odziedziczyć zbawienia, nie znają dnia ani godziny. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Nie znamy dokładnego czasu wylania Ducha Świętego ani przyjścia Chrystusa. Dlaczego Bóg nie dał nam tej wiedzy? Bo nie zrobilibyśmy z niej dobrego użytku. Stan rzeczy będący rezultatem znajomości tego czasu przez lud Boży w poważnym stopniu hamowałby dzieło Boże przygotowywania ludzi tak, aby mogli ostać się w tym wielkim dniu, który ma nadejść. Nie możemy żyć w podnieceniu związanym z wyznaczonym czasem. Nie będziecie w stanie powiedzieć, że Jezus powróci za rok, dwa lub cztery lata, ani nie możecie odwlec terminu Jego przyjścia twierdzeniem, że nie nastąpi ani za 10, ani za 20 lat. Zbliżamy się do Wielkiego Dnia Bożego. Znaki wypełniają się. Nie mamy jednak żadnego poselstwa odnośnie dnia i godziny pojawienia się Chrystusa. Pan w swej mądrości zataił to przed nami, byśmy zawsze byli w stanie oczekiwania i gotowości na powtórne przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa na obłokach nieba. Dokładny czas przyjścia Syna Człowieczego stanowi tajemnicę Bożą. Wyznaczanie czasu nie ma nic wspólnego z naszym poselstwem. Nie należymy do tych, którzy ustalają dokładny czas powtórnego przyjścia Jezusa chwale. Niektórzy wyznaczali czas, a gdy ten czas minął, ich zarozumiałe serca nie przejęły nagany, ustalają więc kolejne terminy. Ich wielokrotne pomyłki dowiodły jednak, że ludzie ci są fałszywymi prorokami. Bóg nikomu nie dał informacji, że przed upływem 10 czy 20 lat historia Ziemi dobiegnie końca. Nie przyjmuje też żadnego usprawiedliwienia zwlekania z przygotowaniem się na przyjście Jezusa. Nie pozwala nikomu mówić tak, jak powiedział niewierny sługa. Pan mój odwleka swe przyjście, gdyż prowadzi to do karygodnego lekceważenia możliwości i przywilejów danych po to, by przygotować nas na ten wielki dzień. Wyznaczanie daty prowadzi do niewiary. Ponieważ wielokrotnie wyznaczany czas minął, świat jeszcze bardziej utwierdził się w niewierze co do bliskości przyjścia Chrystusa. Ludzie patrzą z politowaniem na tych, którzy wyznaczają datę końca świata, a czując się oszukani, gardzą prawdą zawartą w Słowie Bożym, że koniec wszystkich rzeczy jest bliski. Rozumiem, że brat Daniels miał jakoby wyznaczyć czas, twierdząc, że Pan przyjdzie nie później niż za 5 lat. Mam nadzieję, że nie zostanie odniesione wrażenie, jakobyśmy wszyscy byli zwolennikami wyznaczania daty końca świata. Niech nikt nie daje powodu, by tak sądzono.
nie przyniesie to nic dobrego. Nie próbujcie inicjować ożywień na tym gruncie, ale raczej uważajcie na każde słowo, które wypowiadacie, aby fanatycy nie posłużyli się waszymi słowami, by wywoływać wśród ludzi ekscytację i zasmucać Ducha Bożego. Nie chcemy podsycać ludzkich emocji tak, by brały górę nad zasadami. Czuję się, że powinniśmy być strzeżeni ze wszystkich stron, gdyż szatan stara się zrobić wszystko, by tak zamaskować swoje sztuczki i wymysły, aby wywierały najbardziej szkodliwy wpływ. Wszystko, co wywołuje niezdrowe poruszenie, wzbudza niewłaściwe emocje, powinno być odrzucone, gdyż na pewno przyniesie złe skutki. Zawsze będą istnieć fałszywe i fanatyczne ruchy zapoczątkowane w Kościele przez ludzi, którzy twierdzą, że są prowadzeni przez Boga. Przez ludzi, którzy biegną za Nim, zostaną posłani i wyznaczają datę wypełniania się proroctwa. Wróg jest zadowolony, że tak postępują, ponieważ ich kolejne pomyłki i fałszywe twierdzenia prowadzą do zamieszania i niewiary. Żadnego czasu proroczego po roku 1844. Podczas spotkania namiotkowego w Jackson wyraźnie oświadczyłam fanatycznym ugrupowaniom, że wykonują dzieło wroga dusz, są w ciemności. Twierdzili oni, że mają wielkie światło, że czas próby skończy się w październiku 1884 roku. Publicznie oświadczyłam, że Pan był łaskaw pokazać mi, że od roku 1844 w poselstwach danych ludziom przez Boga nie będzie mowy o żadnej dokładnej ustalonej dacie. Naszą rolą jest czekanie i czuwanie bez wyznaczania jakichkolwiek dat od roku 1844 aż do przyjścia Pana. Ludzie nie otrzymają już poselstwa zawierającego jakąś ściśle określoną datę. Po tym czasie Apokalipsa 24-6 od 1842 do 1844 roku nie ma żadnych dokładnie określonych proroczych okresów czasu. Ostatnie proroctwo podające konkretną datę sięga jesieni 1844 roku. Ellen White oczekiwała, że Chrystus przyjdzie za jej życia. Pokazano mi zgromadzenie podczas konferencji. Anioł powiedział, niektórzy są pokarmem dla robactwa, inni obiektem wylania siedmiu plag, a jeszcze inni pozostaną żywi i zostaną przemienieni przy przyjściu Jezusa. Ponieważ czas jest krótki, powinniśmy pracować z pilnością i ze zdwojoną energią. Nasze dzieci może już nie zdążą pójść na studia. Nie jest rozsądne, aby decydować się teraz na dzieci. Czas jest krótki, nieszczęścia czasów końca są przed nami, a małe dzieci w większości zostaną zabrane, zanim się to wszystko skończy. W tym stanie świata, gdy bieg historii Ziemi wkrótce się zakończy, a my jesteśmy tuż przed czasem ucisku, jakiego nigdy jeszcze nie było, im mniej zawiera się małżeństw, tym lepiej dla wszystkich, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Godzina przyjścia nadchodzi, jest już blisko, a niektórzy z nas wierzących doczekają żywo tego czasu i zobaczą wypełnienie się przepowiedni, usłyszą głos Archanioła i trąby Bożej, rozbrzmiewający po górach oraz dolinach, po morzach i w najdalszych nawet zakątkach ziemi. Nastał czas próby, gdyż głośne wołanie trzeciego anioła już się rozpoczęło w objawieniu sprawiedliwości Chrystusa, naszego przebaczającego grzechy Odkupiciela. Wyjaśnienie zwłoki. Długa noc ciemności jest trudna do zniesienia, ale poranek odwleka się na skutek miłosierdzia, bowiem gdyby mistrz przyszedł teraz, zbyt wielu byłoby nieprzygotowanych. Gdybyśmy po wielkich rozczarowaniach w roku 1844 uchwycili się mocno wiary i kroczyli naprzód zjednoczeni, gdybyśmy wykorzystali okazane nam przejawy opatrzności Bożej, głosząc światu poselstwo trzeciego anioła w mocy Ducha Świętego, to ujrzelibyśmy zbawienie.
a Pan wspomógłby potężnie wszystkie nasze wysiłki, praca była kompletnie ukończona i Chrystus mógłby przyjść, aby dać swemu ludowi należną mu nagrodę. To nie z woli Bożej przyjście na świat Chrystusa uległo takiej zwłoce. Przez 40 lat niewiara, szemrania i bunt hamowały wkroczenie starożytnego Izraela do ziemi chananejskiej. Te same grzechy spowodowały zwłokę i przyczyniły się do tego, że współczesny Izrael nie wszedł jeszcze do niebiańskiego Kananu. Obietnice Boże nie były zwodnicze ani w jednym, ani w drugim przypadku. To właśnie niewiara, światowość, brak uświęcenia i właśnie ludu uważającego siebie za lud Boży zatrzymują nas na tym świecie grzechu i smutku przez tak wiele lat. Gdyby Kościół Chrystusowy wykonał pracę zleconą mu przez Pana, cały świat otrzymałby oszczerzenie, a nasz Pan Jezus przyszedłby na ziemię w mocy i chwale. Boże obietnice są warunkowe. Aniołowie Boży z ich poselstwa skierowanych do ludzi mówią, że czas, który nam jeszcze pozostał, jest bardzo krótki. W ten sposób również mnie go zawsze przedstawiano. To prawda, że we wczesnym okresie głoszenia tego poselstwa czas był dłuższy niż się spodziewaliśmy. Nasz Zbawiciel nie pojawił się tak szybko, jak tego oczekiwaliśmy. Ale czy słowo Pana zawiodło w czymkolwiek? Nic podobnego. Zawsze trzeba pamiętać, że obietnice i przestrogi Boże udzielane są warunkowo. Tak jak dzieci dawnego Izraela pozostajemy na tym świecie wskutek braku posłuszeństwa, wielu lat niepodporządkowania się. Ale w imię Jezusa Jego lud nie powinien dodawać nowych grzechów do starych, obciążając Boga konsekwencjami swego własnego, niewłaściwego sposobu postępowania. Na co czeka Chrystus? Tęsknym pragnieniem Chrystusa jest objawić siebie swojemu zborowi, kiedy charakter Chrystusa będzie doskonale odtworzony. W jego naśladowcach wtedy przyjdzie, ażeby ich wziąć jako swoją własność. Każdy chrześcijanin ma przywilej nie tylko oczekiwać przyjścia Pana, ale je przyspieszyć. Gdyby wszyscy, którzy wyznają Jego imię, przynieśli owoc ku Jego chwale, jak szybko byłby obsiany ziarnem Ewangelii cały świat. Ostatnie wielkie żniwo dojrzałoby szybko i Chrystus by przyszedł, ażeby zabrać swą kosztowną pszenicę. Przez rozpowszechnienie Ewangelii na świecie możemy przyczynić się do przyspieszenia powrotu naszego Pana, gdyż naszym obowiązkiem jest nie tylko oczekiwanie na Jego przyjście, ale również praca, aby skrócić czas, nim nadejdzie ów Dzień Boży. Gdy staniemy się Jego współpracownikami, Bóg dał nam moc, aby położyć kres tej tragedii. Granice Bożej cierpliwości. Z niezawodną dokładnością nieskończony prowadzi rachunek z wszystkimi narodami. Gdy Jego miłosierdzie nadal wzywa do pokuty, rachunek pozostaje otwarty, ale gdy liczby osiągną pewien pułap, który Bóg ustalił, rozpocznie się wymierzanie Jego gniewu. Bóg prowadzi zapis dotyczący narodów. Liczby wciąż rosną w księgach nieba, a gdy dojdzie do tego, że przestępowanie pierwszego dnia tygodnia zacznie być karane, wówczas kielich będzie pełny. Bóg prowadzi rozrachunki z narodami. Gdy nadejdzie czas, że nikczemność przekroczy ustalone granice Bożego miłosierdzia, Jego cierpliwość skończy się. Gdy liczby zgromadzone w niebiańskich kronikach wskażą, że miara przestępstw dopełniła się, gniew zostanie wylany. Bóg w swym miłosierdziu długo toleruje grzech, ale istnieją granice, których człowiekowi przekroczyć nie wolno. Kiedy czara się przepełni, miłosierdzie przestanie działać i zacznie się wykonywanie wyroku Bożego. Nadchodzi czas, gdy ludzie w tym zakłamaniu i bezczelności dojdą do takiego stanu, że Pan nie pozwoli im dłużej żyć, a oni poznają, że cierpliwość Jahwe ma granice. Istnieje granica cierpliwości Bożej. Przestępstwa osiągnęły już niemal granicę.
Niewiele czasu pozostało do chwili, gdy mieszkańcy ziemi dopełnią kielicha swych nieprawości, a wtedy gniew Boży długo tłumiony wybuchnie i kraj, który otrzymał tak wielkie światło, będzie pił z kielicha czystego gniewu Bożego. Kielich nieprawości jest prawie pełny i karząca sprawiedliwość Boża już niebawem dosięgnie przestępców. Nikczemność mieszkańców świata niemal już dopełniła miary nieprawości. Świat prawie doszedł do takiego stanu, że Bóg pozwoli niszczycielowi wykonać wyrok. Przestępstwa sięgnęły niemalże granic. Zamieszanie panuje na świecie i wielka trwoga przyjdzie wkrótce na ludzi. Koniec jest bliski. My, którzy znamy prawdę, powinniśmy być gotowi na to, co już wkrótce tak bardzo zaskoczy świat. Powinniśmy pamiętać o wielkim dniu Boga. Musimy nauczyć się rozmyślać o wielkich scenach sądu, które są przed nami, bowiem gdy będziemy je sobie wyobrażać, ów wielki dzień Pański, w którym wszystkie sprawy zostaną odsłonięte, nasze charaktery doznawać będą przeobrażenia. Pewien brat zapytał mnie: siostro White, jak sądzisz, czy Jezus przyjdzie później niż za 10 lat? A co to za różnica dla ciebie, czy on przyjdzie za 2, 4 czy za 10 lat? W niektórych sprawach postępowałbym inaczej. Postępowałbym inaczej, gdybym wiedział, że Pan przyjdzie za niecałe 10 lat. Co byś zmienił? Zapytałam. No cóż, sprzedałbym moją posiadłość i zacząłbym głosić Słowo Boże, by oszczędzić ludzi i skłonić ich do przygotowania się na Jego przyjście oraz prosiłbym Boga, abym sam mógł być gotowy. Wówczas spytałam: a gdybyś wiedział, że Pan na pewno nie przyjdzie jeszcze za 20 lat, czy żyłbyś inaczej? Odrzekł: chyba tak. Jakże samolubne było stwierdzenie, że żyłby inaczej, gdyby wiedział, że Pan przyjdzie za niecałe 10 lat. Henoch chodził z Bogiem 300 lat. To jest lekcja dla nas, że powinniśmy chodzić z Bogiem każdego dnia i nie jesteśmy bezpieczni, jeśli nie czekamy i nie czuwamy. Oby Pan nie dał spoczynku ani dniem, ani nocą tym, którzy teraz są niedbali i niezaradni w dziele Bożym. Koniec jest bliski. Jezus chce, byśmy ciągle mieli na uwadze to, że czas jest krótki. Kiedy staniemy wraz z odkupionymi nad szlakiem, nad szklistym morzem, ze złotymi harfami i koronami chwały, a przed nimi będzie wieczność, wtedy zrozumiemy, jak krótki był czas oczekiwania i próby. Dziękuję.